TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Jakbyś mógł jakoś krótko podsumować to spotkanie? Bardzo szkoda, że straciliśmy 3 punkty dzisiaj. Myślę, że mogliśmy spokojnie te prowadzenie dowieść do końca. Lecz po prostych błędach straciliśmy te 2 bramki, no i zabrakło trochę. Tak, na przerwę schodziliście z prowadzeniem i pierwsze 10 minut straciliście 2 bramki. Jakbyś mógł powiedzieć tak na gorąco, co było tego powodem? Nie, mam wrażenie, że zostaliśmy troszkę w szatni. Może troszkę rozluźnienia się wkradło w nasze szeregi. Nie wiem, zobaczymy sobie na analizie, co poszło nie tak i wtedy będziemy wyciągać wnioski. Następny mecz to mecz derbowy. Dla kibiców to taki dodatkowy smaczek. Po takiej porażce chyba fajnie było wygrać u siebie. Wiadomo, nie zakładamy innego scenariusza jak po dzisiejszej porażce. Tylko 3 punkty dodatkowo, że to są derby, no to presja jest troszkę większa, ale my to lubimy i zrobimy wszystko, żeby wygrać w tym meczu. Czy Goczałkowice was tutaj czymś zaskoczyły? Czy po analizie wiedzieliście mniej więcej, czego możecie się tutaj spodziewać? Myślę, że nie zaskoczyły nas za bardzo. Tak jak mówiłem, to tylko wyłącznie nasze błędy spowodowały dzisiaj stratę punktów. Mieliśmy ich rozpracowanych, no i coś poszło nie tak.